No to cześć wszystkim, z tej strony Astriel, ze mną jest Walci, który nareszcie wyzdrowiał. Siemano, siemano, jeszcze nie do końca, ale już wróciłem. Cicho, wyzdrowiałeś. Ale ogólnie fajnie jest, bo, że tak to ujmę w klimat, jesteśmy w kuli śnieżnej zamknięci, bez żadnych ciepłych ubrań, marzniemy, też będziemy chorzy. Dokładnie. O ile drewno i glina się mogą przeziębić. Znaczy wiesz, ja ciebie jako opał mogę użyć, więc... Dobra. Puśćcie mnie stąd. Chodź tutaj. Dobra, już pędzę, chodź, spokojnie. Bo i tak się potrzebuję, no lecę, bo... spokojnie, już sprintu używam. Ślisk! Bo od naszego Alvaro Soler dostaliśmy magiczne magnesy. Czekaj chwilę, ja tutaj przyciągam, zdaje się, o. A ty chyba będziesz odpychał. Nie wiem, ja otworzyłem... Ja już jestem. No ty mnie wypchnęłaś za drzwi. No tak. Dobra, i tak. No tak, no bo jak magnes plus i minus, czyli jeden odpycha, drugi przyciąga. Tak. Okej. Ty jesteś pewnie odpychająca, tak? Tak, no, weź się na to, weź się na to. Weź się na to. Weź się na to, zaparkuj. I leć. Dobra. Okej. Okay. Teraz ja muszę cię przyciągnąć. Czekaj chwilę. Tak. Bo nie mogę wejść. Ej, jesteś... O, dobra. Coś, jak coś w ogóle, panie Chorowitku, się chorowało? No przyznaj się. Tragicznie. Powiem szczerze, że to jest coś niesamowitego. Pierwszy raz byłem przeziębiony w lato. Nie polecam nikomu. Dobra, poczekaj, bo teraz tak. Przyciągnąć albo właśnie... Tak. Dobra. To weź się właśnie zaczep, tak. To ja się zaczepię, ty odepchnij. Ja przyciągnę. Znaczy, no tak. Nie. A teraz czekaj, odwrotnie. A teraz no, odwrot. No. Tak. Czym się? No czym się? Czym je się? Spokojnie. Ale coś chyba nie ogarniasz. Musisz, musisz cały czas trzymać. A, okej. Okay. Myślałem, że to po kliknięciu, dobra. Nie. Dobra, to chyba właśnie ty musisz wyciągnąć. No ja to się tutaj nie przydam. Za to teraz ci się przydam. O. No właśnie tak, tylko że za późno skoczyłem. Znaczy za wcześnie. No. Dobra. Dobrze, o, dobra, przypomniało mi się. Pod kwadratem było to fajne takie, okej, okay, dobra. Ja też mam takie, Boże, jak to się sterowało. Ej, ale powiem ci, kurwa, fajnie w tej kuli śnieżnej, klimatycznie strasznie. O, dobra, musimy przepiąć drewno. Podoba mi się to. Drewienko. Może tak bardziej pod kątem. Wiesz co, może się zamienimy, bo myślę, że przyciąganiem będzie lepiej niż odpychaniem. Bardziej sprawnie. Widzisz? No tak, nie wiem, mi się wydaje. Chodź tu. O. Dobra, już prawie, już. Patrz, zaraz poleci. No kurwa, jeszcze nie. Dobra, leci. Nie. Dobra, mamy to. Mamy to. Collaboration! Dokładnie. Czyli nic się nie zmieniło. Nawet przez tydzień. Tak. Dobra. O, ale tu coś będzie fajnego. Nice. Nice. Dobra, to ja idę do swojego koloru, pewnie. Wydaje mi się, że musisz iść do niebieskiego, żeby przeciwny biegun no, był. Nie, no tak, no przecie. Badums. Badums. Tak, to jest przyciągnięte, a z kolei ten sam biegun będzie odpychał. Bum, czekoloko. No i fajnie. I ciekawe, i zgadnijcie, kto jest po studiach, a kto po zwykłej maturze. A co studiowałeś? Nic nie studiowałem. Znaczy, w sumie byłem na roku, ale to... Szkoda gadać. Dobra, to ja. Czy muszę przyciągnąć to? Ale to jest twój biegun, czyli będziesz odpychał. To ja będę właśnie przyciągała. Spokojnie. O, katapulta, ciekawie. To będzie dla ciebie katapulta. No domyślam się, bo ja pewnie muszę tutaj się odepchnąć na górę. No właśnie. Tak, dobra, teraz ty musisz tutaj... naciągnąć pewnie to. Tutaj to można wiesz co? Mi się wydaje... No odwróć, że ty musisz lecieć. Nie. Teraz bo tak. Bo ty to przyciągniesz, ja bym to naciągnął. Wiesz? Właśnie. No właśnie, ja bym to naciągnął. I byś mi dał na to wskoczyć i puścisz mnie, wystrzelisz mnie. Spełnisz swoje marzenie, wypuszczaj katapultę, no dawaj. Dobra! Jej! Dobra, poleciała, teraz tak, ja do góry, czyli coś mi tu, aha, ty mi to dasz, tak, no dobra. Przyciągam ci, tylko chyba będziesz musiał to przejąć, wydaje mi, a nie, dopcham? Nie, musisz to przejąć. No. Spokojnie, dałem radę. Aha, no tak, to żebym jeszcze trafił, to by był w ogóle sukces wielki. Dokładnie. Dobra, dawaj misiu, pysiu, o, dobra. Pięknie. Hop, hop. Collaboration! Dobra, nie będę cię tutaj magnesem, bo cię jeszcze odepchnę, a tego nie chcę. No właśnie, nie, to ja już się skurlam do ciebie. Bom.
Zapraszam do mnie. Ja się już przyczepiłam. Ja też. Od razu trafiłem akurat na swój kolorek, jęzorek. Nie wiem, czy pamiętam. Przyznaj się, w ogóle brakowało ci mnie, bo ja się tęskniłam. Strasznie, no. No pewnie, że tak. No. Na tyle czasu, kurde, nie można. Kurde, tak. Bela, ja cię 3 tygodnie nie słyszałam. No, no tak, tak było, widzowie. No tak było, opa. Bo Walczy poszedł na urlop. No, poszedł na urlop, rozchorował się, no kurwa, wszystko naraz. Dokładnie. To trzeba mieć to życie. Dobra, jest, pięknie, ale super. Żeśmy się 3 tygodnie całe nie słyszeli. Dokładnie. A teraz no, możemy to... sobie pograć, więc pełnia szczęścia. Dobra, i to teraz chyba... już zrobię tą regularne. To chyba ty musisz lecieć. Tak, ja muszę lecieć i teraz tak, poczekaj, bo ja ci to muszę... I to ja muszę ci coś tu spuścić. Tak. Mhm. O, tu coś mam. O. A nie, poczekaj. A, wiesz co? A, dobra, w ten sposób, okej. A, zmieniam ci kolor tak. Na twój. Szczerze ci przyznam, że myślałam, że powinieneś wyjść wyżej i na zasadzie odepchnąć ten czerwony, ale... Nie, ale... zadziałało. Nie dało ma rady, takiego, więc super. Bardziej nie potrafi. Dobra. To tutaj... wiesz co, mi się wydaje, że znowu musisz pociągnąć, żebym ja mogła wpierw polecieć z katapultą, a potem ty. A potem ja, no. Oj, chociaż? Chyba musisz troszeczkę bliżej podejść, żeby wiesz, pod kątem było, żeby pociągnąć. Nie, 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 weź tam tak tutaj, żeby pociągnąć to do dołu. Ale to do dołu jeszcze o, chyba... Właśnie, a nie, dobra, dobra, okej. No, tak więc daliśmy radę. Dobra, ty się wybiłaś, ja sobie wrócę. Tum. Widzisz, ustawiony jest pod ciebie. No tak, tylko że ja, kurna, widzisz, 3 tygodnie się nie grało i... A ty w ogóle już coś dzisiaj nagrywałeś? Czy to jest pierwszy odcinek? Nie, to jest nasz pierwszy odcinek i dopiero będę siadał. Do swojego. Do swojego, czyli do tego, tak, który już dzisiaj jest, tak? Tak, to chyba ja muszę. Tak, ponieważ ja jestem wredna baba i zażądałam, żeby było pierwsze i tekstu. Dobra, lecimy? Lecimy, lecimy. Jak to baba, wiecie, i to jeszcze taka o... O, dobra. O, tego motywu dawno nie było. O, patrzcie, jak my uroczo lecimy ze sobą. Dobra, mamy to. Tak, pięknie. Okej, okay, tutaj ja lecę, a ty się możesz odbić. Więc spoko. Między ścianami się odbijaj. A, no tak. Ja zapomniałem w ogóle o tym motywie. Dobra, ja z kolei tutaj na odwrót. Ja się wespnę. Ale trochę... Kaszana. A, dobra, tu coś mam. Moje, coś odpycham. A ty masz ewentualnie... Aha! Tam jest. A, wiesz co, nie. A, tutaj ty musisz odepchnąć, ja muszę przejść na drugą stronę. No właśnie, stronę. Musisz przejść na drugą stronę się przebić. Patrzę, czy coś jeszcze tutaj, ale chyba nie. Dam radę ja to pociągnąć? Tak, nie, powinnam? Nie, nie dam radę. Nie sięgniesz chyba. No. Nie, czekaj, weź to puchnij. Teraz dam radę. A, teraz też radę, no tak, okej, okay. Dobra, czyli jest teraz bliżej. Ja spróbuję. Tak, to leć i teraz ty. Ja przyciągam. Tak. No dobra. Oho. No i fajno. O, a, na stałe tak zostało. No spoko. No. Ale fajna chatka Kubusia Puchatka. No fajna, przytulna. I don't think we've been skating since we were here. I know. I don't know why I love skating. Me too. Nie potrafię jeździć na łyżwach. Ja też nie. Look, Cody. Ostatnio jak byłam na łyżwach, to sobie połamałam rękę. Here you go. No to nieźle, ja jeszcze sobie nic nie połamałem, ale było blisko. Kolego, ile ja sobie w życiu kości połamałam. Proszę ja ciebie tak, kości promieniowe w obu rękach, bark prawy. I noga skręcona i złamana. Jedna, ta sama. I ma kartę złotego klienta w szpitalu. Nie, no gdzie? Bo wypada wszystkich moherów, ona nie jeździ na SOR. No dobra, my się przebraliśmy. Ja nie rozumiem, jak mogą istnieć ludzie, którzy nic nigdy nie mieli połamanego, serio. A, ale wiem, dobra, ja... mamy cieplejsze ubranie, więc miło. I mamy łyżwy chyba generalnie. Tak, mamy łyżwy. Będziemy mogli jeździć. Patrz, mamy lód. Chodź, damy lód. No idę. Lewy właśnie. Shift. To myślałem, że to będzie gorsze jakieś sterowanie.
Takie wiesz, bardziej na wyczucie coś będzie. Ale nie, chyba nie możemy zrobić piruetu żadnego, szkoda. A nie, czekaj, możemy. Patrz. Znaczy ja zrobiłem obrót. Pod shiftem można piruet zrobić jakiś. No, na padzie zrobię na pewno. A, faktycznie, sorry. To ty, nie wiem, pod kółkiem? Zdaje się? Kwadrat, wiesz? Teraz ogarnę. Może być. Może być i kwadrat. Może być i kwadrat, a na Xboxie to nie wiem, to chyba B jest, więc musicie ogarnąć, widzowie. Co tutaj jest? Wieża? Snowland. Wieża zimowa, jakiś szczyt? Tak. Okej, okay. Dobra. To lecę już do ciebie, bo tym razem to ty poleciałeś naprzód. Tak, bo ja się tak przyszedłem rozejrzeć, bo zobaczyłem ten zameczek fajny. I tak, co tu jest dookoła, ale to chyba nie ma tu nic do eksploracji. No, póki co jest dość prosto, jeśli chodzi o przejście. Ej, dobra. Patrz, nagle straciliśmy, czyżbyśmy stracili łyżwy? Jakoś tak nagle stópki. Nie, po prostu się chowają jak ten. Jak nie jesteśmy na łyżwach. Jesteśmy na lodzie, przepraszam. Magicznie. Magia! Ale wszystko tutaj to jest magiczne, więc... No tak, no piękne. Nie, w ogóle piękna jest ta gra. Więc graficznie... Kozak. Bardzo kolorowa, no. I bajkowa. To jest kula śnieżna, może dlatego nikogo tu nie ma. Used to be like your relationship, alive and fun. Yeah. Wiedziałem, że zaraz on się pojawi, po prostu wiedziałem. Look at it now. Nie tęskniłem. You need to wake it up from its winter sleep. How are we gonna do that, genius? There's ice everywhere. Use your magnets. Magnets don't melt ice. Exactly. But the bells in this town break the ice. Now. Break the ice and get your prize! Woo! Przełam cię lody. Tak, przełam cię lody naszej relacji. Ja ci proponuję w tym momencie wpierw właśnie wykonać to, co mamy zrobić, czyli te lody przełamać, a potem sobie dopiero pozwiedzać miasto. Okej, okay, a będzie. No znaczy, dobra, możemy zostawić na przykład jeden dzwon, bo, patrzę, bo chyba są jakieś... trzy, jeśli dobrze pamiętam. Chyba, bodajże. Nie, patrz, no co dobra, bo, możemy... bo nawet widać jakieś światła właśnie do góry idą, to chyba są właśnie trzy dzwony, tak mi się wydaje. Nie wiem, ja ci coś otworzyłem. Już pędzę. I to jest coś do dzwonu. I uwaga, opuszczam. A, poczekaj, ty nie będziesz tego odbijać? Tak, no. To czekaj, to muszę złapać jeszcze raz. O. Dawaj do góry. No. Bo się ześlizguje. W sensie ja chciałam, żebyś maksymalnie przesunął dopóki... O! Dopóki się przyczepiłam. Jak mnie odepchnęło. Tego nie było w planach. Jak tam walczy, jak się czujesz po zmiażdżeniu żony? Dobrze. Sadysta. Dobra, opuść to troszkę. Dobra, poczekaj, bo i ciągnij, muszę... ciągnij cały czas do góry. Dopóki wiesz się... Dobra, czekaj, muszę się odbić. Dobra. No, dajesz radę. O, pięknie. No i dobra, i pierwszy dzwon będziemy mieli. O. A, bo my mamy tutaj etapami, dobra. Tak, o, i o właśnie. Ja myślałam, że będzie z miejsca dostępne wszystko, szczerze przyznam. To by nie byłoby tak proste. No. Ale patrz, połowa mieszkańców już jakby nie wszyscy ożyli. Jakoś tak nagle, ty. Słodki dźwięk sukcesu. Ej, bez kitu. Chyba wszyscy ożyli. Dobra. Wszyscy tutaj. Co tutaj jest? Dlaczego tu jest siatka? No bo jesteśmy w jakimś kurorcie i muszą jakoś rybki łowić. Nie powiedziałabym, że to jest kurort, ale dobra. No dobra, no to Jezus, no to jesteś w kuli śnieżnej, no. Tu no może tak, się zdarzyć wszystko. Dobra, ale nie, to chyba nie ma nic już ciekawego, tak. Nie wiem, ja spojrzę jeszcze pod mostem, czy jest coś ciekawego. Idź zobacz, bo ja powiem szczerze, że tak... No nie. Nic tu się ciekawego nie dzieje, nawet z tymi potworkami. Nie wiadomo co to jest, można, nie można pogadać. Nie chcę mówić. Badumc. Patrz, obróc go. Badumc. Co? Gdzie ty mu tam zaglądasz pod ten? Nigdzie mu nie zaglądam.
No dobra, jasne, jasne. Wszystko jest nagrane. Tak, akurat tak. Będę miał do sprawy rozwodowej. Wysoki sądzie, jest nagrana. Ten już, kurczę, planuje alimenty zdobyć. Ale ty wiesz, że częściej matkom przypisują, prawda? Spokojnie, prawda się obroni sama. Chociaż z drugiej strony to ja tu pracuję. Może to działać nie na moją korzyść. Dobra, czekaj. A, bo teraz mamy dwie wieże naraz. Są oznaczone, okay. Tak. Nie, ty. Trzy. Okej, dobra, to co, od lewej chyba zaczniemy, co? Możemy iść na lewo. Pochodź. Tam A nie, czekaj, tam jest lewo. To mi się mylą w kierunki. Lewa, prawa, słuchaj. Każdemu może się pomylić. W sensie mi się notorycznie mylą, więc... I dziewczyna dopiero zdaje prawko, więc widzowie... Tak, zdaje prawko i mi się mylą kierunki. Ale kierunki mi się mylą całe życie. A zdaje prawko dopiero teraz. Walczy! Tak. Czy możesz na chwilę stanąć? Jestem. O, ty ej, jak ty przywiązałaś musisz... A tu są! Tak, właśnie. No. Tak, jest. Od razu, po pierwsze. Oż! Pad. A! Jednak, kurna, pad to jest pad. Nie ma opcji. Dobra. Pobawiliśmy się trochę. Tak. Tutaj nie wiem, kto będzie miał. Czekaj, bo generalnie, wiesz co? Najlepiej jest patrzeć tam na górze, jaki jest kolor, żeby wiedzieć, kto się musi tam wybrać. Chociaż w sumie nieważne, kto tam wyjdzie, to i tak damy radę, bo... Wydaje mi się, że z tej perspektywy będzie ciężko, ale dobra. W sumie ostatecznie to obojętne. Nie wiem, chcesz ty się wspinać, czy ja mam? Wiesz co, bez różnicy mi to. Szczególnie, że... Zawsze możemy właśnie zrobić jedną wieżę tak, drugą tak, nie? Dobra, to ja idę pierwsza, bo jestem cudną kobietą. To idź, tylko że wiesz co... Nie możesz wiem, jednak. Przepcham, no jednak nie, chyba to ty musisz. Tak, ja muszę. Dobra, czyli ty idziesz. To ja pędzę. To ja będę operowała, czyli... Dobra. Dasz radę skoczyć, musisz się przykleić do tego, wiesz? No właśnie, patrzę, dobra, co ja muszę. Dobra, i się nie ruszaj. A, bo to teraz masz następną platformę, okej. Okay. A, kurwa, nie! Dobra, odklejem się. Właśnie widzę. Bo wiesz co, trochę nierówno to jest. Ale wiem, dobra, ale mi też jest dobra, troszeczkę teraz. Ciężko, wiesz, wymierzyć to. Wiem. Spoko. Fak, nie z tej strony. Dobra, jeszcze raz. Okay. Damy radę. Na spokojnie, ja się postaram teraz, poczekaj, na samą górę się w chrzanie. Dobra, poczekaj, 3, 4, dawaj mama, lecimy. Dobra. Może sprawdzę jeszcze. Dobra, jest okej, okay. Już się wdrapałem. Dobra, już jest. I teraz chyba musisz przeskoczyć na górę, tak? I poczekaj, zanim się wystrzelisz, bo ja cię muszę przesunąć znowu. Tak. Nie no, spadniesz. Nie. Bałam się, że wiesz, jak ruszę, to spadniesz. Nie, ludzie. Takie stać. Dobra, zdasz radę chyba. Dolecisz, tak mi się wydaje. No dobra. Dobra. Jak mi się udało. Jej! Poczekaj, bo jeszcze nie wszedłem na górę, jeszcze mogę spaść. Patrz ty, w jakiej poźle zastygł. Sięgał dobra, po śmieszki. To zaraz zobaczysz, jak on się będzie budził do życia. Tylko poczekaj, bo coś mi... O, dobra, pykło. Jej! O, już co się stanie, jeśli rzucę śnieżką w te? Ty, dobry pomysł. O, ty, jakaś rampa tu jest do zjeżdżania. Bo ja akurat wziąłem sobie ścieżki. A, nic. Odbija się od nich po prostu. Ej, ale tu jest jakaś czekaj, pusztawka. Co? Patrz, chcesz pochuśtać cię? Patrz. Tak mi się wydaje, że... O, patrz, odrzucił we mnie. Ty, faktycznie, no. Siadam, pochuśtam cię. Okej. Okay. Nie wiem, dlaczego akurat stoję, ale co tam. Ta, ciekawe, czy ty czuję, tego że możesz... jak dzieciaczek. Bo ja tego mogę odebrać. O, ty, patrz! Tego jak odepchnąłem, zupa, jak go wyjebało, pa. Ciekawe, czy zrobił 360. Ty, zrobił 360. Tak! Chcesz teraz ty się pochuśtać? Dawaj. Dobra. Odepchnij mi mocno. Dawaj, 360. Dam radę. Badum. I uwaga, puszczam się! O, czyli zginąłem. Ty, zginąłem.
Ale ja. Jak cię wywaliło. No ładnie mi wypieprzyło. Dobra. Chodź, bo tu widziałem z góry fajną rampę do zjeżdżania. Tak, są ten, na sanki. O tu, no. Ale to też będzie trzeba odepchnąć. Chcesz to, no tak, to bo jak chcesz, to mogę cię odepchnąć. Chcesz pierwszy iść? No dawaj, mogę iść, dawaj. To mogę jakoś tu sterować? Nie. Nie. Aha, czyli... O, ty, widziałaś? Kurde, Bela, nie tak. Nie jesteś stron. Nie te sanki mi wybrało. Dobra, ty, bo to można fajne triki jakieś porobić. O, właśnie. Tylko, że to chyba z automatu leci. Tak, to z automatu tak leci. Tak mi się wydaje. Dobra, ja się puszczam. Wskakuj teraz ty. Dobra, to ja wskakuję na czerwone, żebyś ty mnie łatwo mnie odpychać. Tylko weź się usuń może z toru właśnie ty przepływu. Dlaczego? Tych sanek, żeby ci nie żeby ci nie przejechało. Spokojnie. Ja to wiesz, będę biegaczem. Jej! Ale się dobrze bawię. Poszłabym na takie sanki, szczerze przyznam. No to jeszcze musisz tak poczekać co najmniej pół roku. I pytanie, czy dobra. Będzie okazja. Super. Dobra, wiesz co, ja schodzę sobie. No to dawaj. Okej. Okay. Dawaj, lecimy do wieży number 2. Nice. Na wiesz tej lokacji. Wiesz co, ja bym sprawdziła, czy coś tutaj jeszcze nie... Czy czegoś tutaj jeszcze nie ma, bo wiem, że w tej lokacji akurat jest parę... Tak, pamiętam to, Boże. Trzeba zebrać właśnie te żółwie. Patrz, tutaj jest jeden. Jak zebrać? W sensie przepchnąć je. Trzeba. Okej. Kaczko żółw. Kto to kurwa wymyślił? Don't worry. We promised to bring your children home. Kaczko żółw. Dobra, ja... A nie, to tylko można pchać? Czy... Dobra, przyciągnę. Nie, możesz przyciągnąć. Wychu! You can relax, turtle. No, bring back your kids. I to jeszcze dwa są gdzieś, tak? Bo tak. Widzę, że są jeszcze dwa gniazda. Spędą dobra, jeszcze gdzieś dwa. Szukamy kaczko żółwia. Tak. Moskito, kto na to wpadł na taki genialny pomysł? Józef Fares. Dobra, mam jednego. O, ja mam swojego drugiego. No i fajno. Chodź. Leć. W sumie by było prościej nam, gdybyśmy przeciwnie poszli. Tak, żeby każdy ciągnął zamiast pchał, ale... Albowiem, czekaj, wolisz ciągnąć czy pchać? Jako facet odpowiem, że wolę pchać. Aha. A co jeśli ja jako baba powiem, że też wolę pchać? To zapytam się, jak duży ten strapon jest. Dobra, kaczko żółw dostał chyba wszystkie dzieci. Dostał wszystkie dzieci. No na to wychodzi. Dostaliśmy, dostaliśmy osiągnięcie, biuro rzeczy znalezionych. Znowu pilnujcie swoich dzieci. Jaki wielki! Ty, faktycznie. Taksówka. O tak, tak, a zapłaciłaś mu? Nie, jak zwykle. No nie, nie zapłaciłam. Dobra, słuchaj. Coś tu jest ciekawego? Ja mam właśnie tu jakąś burgerownię. Tylko, o, to nie, wiesz co, to jest jeszcze zablokowane, ale tam będzie chyba minigra dla nas. Coś tutaj, no może być, bo tutaj widzę koło i różne kolorki nasze, no, tutaj więc... jeszcze jest właśnie zablokowane, wiesz? Jest jeszcze wszystko w lodzie skute. Dobra, no to na razie możemy cisnąć tutaj. Czekaj, gdzie na jesteś? Tamtą... Gdzie no jesteś? Tutaj. Może cię znaleźć. No pod wieżą. Dobra, jesteś tu. Widzę cię, pędzę. Teraz tak, chyba ty musisz... A nie. Ty się przyciągnij. Wiesz co? Wydaje mi się, że na przeciwnej stronie właśnie jest niebieskie, więc weź przesuwaj, ja będę biec po prostu, żeby wiesz, było z drugiej strony. Żeby się mogło odepchnąć. Poczekaj. O kurwa. Dobra, wiesz co? Po co ja to zrobiłem? Dobra, ale co mam ci po przeciwnej stronie nie wiesz ma koła? Co? Chodzi o to, że jak miałeś to koło, którym przeciągnąłeś tak, żeby czerwony no. był, co nie? To właśnie tym kołem musisz sterować tak, żeby to niebieskie było na górze, a ja się przebiegnę po kole, żeby z niego nie spaść. O. Okej. Nie byłam przygotowana. Ja muszę o, do... dobra, cud... Czekaj, właśnie w drugą stronę. Super. No teraz masz elegancko. I cudnie. A ja no teraz... Czy ja steruję? Tak, steruję tym kołem. Dobra, to zapraszam w takim razie na koło. Teraz z ciebie. Tak, tylko że poczekaj chwilę, przeciągnę ci niebieskie. A to na górze będzie bardzo potrzebny? Dziękuję.
No, chyba najwyraźniej tak, skoro mam możliwość się tutaj wziąć. Dobra, dobra, no to dobra, teraz... No to... Kręć, przepraszam, dalej. Drugą stroną. No, bez różnicy. Dawaj, dawaj. Dobra. Mamy to. Dobra, nie spadłeś na szczęście, bardzo się cieszę z tego tytułu. Dobra, poczekaj teraz tak, ty przypomniesz tam dawaj, to. Dawaj na windę. Ja? Nie, tak. Bo ja odpycham to, to ty tak, musisz to przyciągnąć. No, ja muszę przyciągnąć, tak więc dawaj na windę. A, ja na windę, no. Dobra. A, już jestem tam dzwonem. Essa, no i proste. Super. O, i odblokowało się to, co gadaliśmy. No. O, jakieś rybki z akwarium. No. No dobra, no to lećmy. Ja widzę płyn diabelski. Chcę tam pójść. No właśnie, bo ja już tam biegnę. To jest pierwsza rzecz, którą chcę ogarnąć. Patrzę, czy ja mogę jakoś to... Ja myślałem, że jakoś do góry może... O, ale odkryłem coś innego. Do czerwonej kręce. Chcesz może iść do pustego? Możemy... Iść do pustego. To możemy tylko tym kręcić. A, poczekaj, do pustego. Iść do pustego, tak. Ja to obokręcam. Dobra, jestem. Kręć. Dobra, to czekaj chwilę, bo musi się właśnie niebieskie... Boże, nie w ten sposób. Uderz raz. O. No, powiem ci, widoki... O, jeszcze spadłem. Tak zakręciłaś. Chcesz iść zobaczyć? A jasne. Czemu by nie? To wszystko, poczekaj. Skoczyłaś? Nie. Teraz. Leć. A czekaj, czy my nie mamy tutaj wyjść? Ty patrz. Wyjść? No patrz tutaj. Na samej górze? No. A ja nie ogarnęłem, że tam jest wyjście. A weź idź zobacz, co tam jest ciekawego. Aha. A, po prostu ślizgawka. Ty, patrz. Widzę, rzutnia jakaś. Patrz. Tak. Znaczy, to ciekawe, czy gdzieś jest druga. To było niezłe. Ale chyba nie, chyba drugiej. Dobra, nie idę do ciebie i może ogarnimy sobie tą... Czy ja się od tego typa odbiłam? Tak, ja przed chwilą też się odbiłem i jeszcze rozwaliłem bałwanka po drodze. Jak mogłeś? No niechcący w niego wjechałem. Nie zauważyłem. Chcesz jeszcze tutaj iść na saneczki? A kręciłem już nimi, wiesz? Tak. Okay. Tak, no, ja już tam byłem. Bo tam była wcześniej minigra, to możemy ją sobie, myślę, ogarnąć jeszcze. Ale to tutaj. Możemy do niej chyba wrócić. No tutaj jest. Czy chcesz iść właśnie dalej? Otwarta już jest? Ja no się tak, wrócę. Jest tutaj otwarta już. No to mówiłem, że to ta burgerownia. Burgerownia? No to wygląda jak jakaś burgerownia taka dobra. Lodowa. No dobra, zapraszam lecę. Cię do mnie. Czekaj, odpaliłem wroty. No dawaj. Właśnie, czekam. No już przeleciałem przez ciebie. Widziałaś, jaki szybki? Nie życzę sobie przelatywania przeze mnie. Słuchaj, już jesteśmy małżeństwem, to nie jest koncert życzeń. Dobra, wypuszczaj krążki. Dobra, ty czytaj jak chcesz. Tak blisko krawędzi jak to możliwe. Okej, czyli coś chyba, coś na zasadzie ten... Jak to się nazywa? To, co takie jeżdżą ze szmatami. Jeżdżą ze szmatami. No na mopie tak zastępowałem. Jak to się nazywa ta dyscyplina? Ona na olimpiadzie jest. Nie zimowej. Mam zielonego pojęcia. Dobra, to poczekaj, wstrzymaj. Za mocno. Ale było blisko, pomuszę przyznać szacun. Dobra, teraz tak. Ja muszę się obkręcić. O, ale zepsułem. Co ja zrobiłem? Trochę za słabo tym razem. No dobra. Ja w ogóle zrobiłem najlepszego. Spadnie. Kurde. A było tak blisko. Yeah. Chcesz jeszcze raz? Brawo, a możemy jeszcze raz spróbować. Dobra. I tak punkt zapisał. Do dźwigni. Czemu jeden? Aha, no to tak, no bo to w tej minigrze. A ogólnie to jest chyba... Jezus, 6-3? Nie pamiętam. Patrz, mamy inną planszę. Uuu, z przeszkodami. O, to może być ciekawe. Oj, za lekko. Jak ty brzuchem to wybijasz? Ja bebzonem. Tym, co potrafię najlepiej. Dobra.
Bingo! A nie za mocno, nie za mocno, nie za mocno. Dobrze, pięknie. Teraz aby tego ostatniego nie zdecydować. To teraz może być mój decydujący cios, tak? Może być, no. O ile ja swojego też nie zwalę. Dobra, to obserwuję ciebie wpierw. Przesunąłem jeszcze na czwórkę. Tak jest! Tak jest! Ale to rozwaliłem. Dobra, nie, to ja przegrałem tym razem, no. No teraz nawet jakbyś na czwórkę. Chyba, że obydwa byś sunęła sobie na czwórkę. To jeszcze poczekaj. Wyrównałaś to, dziewczyno. Nice. Dobra. Uznaję wyższość rywalki. Wracamy. Pięknie to zrobiłaś. Ja nie wiem jak. Wiesz co, bo przesunęłaś sobie ten na czwórkę i swój na ten i ci policzyło. W sensie ja wiem jakby jak to się stało, po prostu ja nie wiem jak moje umiejętności to zrobiły. A, widzisz, musisz bardziej wierzyć w siebie. No, tak samo jak z prowadzeniem. A, widzisz, no, więc, ale widzowie dalej uciekajcie z dróg. Jak zobaczycie... Przepraszam bardzo, to ja jeżdżę po bemowie. Tak, jeżdżę po bemowie, możecie uciekać. A walczy akurat. Bemowo, Mokotów, ogólnie Warszawa. Tak, ogólnie nie, Warszawa. Nie nigdzie nie jesteście bezpieczni, jeśli mieszkacie w Warszawie. Czy mamy już pół godziny? No, szybko poszło. No, bez kitu. Trzeba zrobić trzecią wieżę, chociaż chyba tam jest początek dopiero. Coś widzę, że tu są kolorki. Tak to nie ma żadnego punktu zahaczenia. Chociaż no, tak, ty, tam jest dopiero ten, dobra, widzę. Mociu, panie, daleko, wciąż. O, no. O, kolejna wyrzutnia? Czyżbym dobrze widział? Oczywiście, że tak. Czyli jeszcze poczekaj teraz. Oj, mi się wydaje, że tym razem ja mogę musieć, no. Czekaj. Bo, tak, mnie tu będzie przyciągało. Hej. Dobra, czaję, załapałem, o co chodzi. Tak więc. Poczekaj, ja ci muszę gdzieś rzucić, myślę, że tutaj jeden. Ogólnie sięgnie. To się będzie właśnie ześlizgiwało, bo to lód, więc musisz uważać. A, okej. Dobra, to poczekaj. Czekaj, czekaj, niżej. Ja ci zrobię takie schodki fajne. Tylko, że kurwa zjebałem. O, dobra. A, czekaj. Nie wiem, czy sięgniesz. Nie, nie właśnie nie wiem, jak bardzo blisko muszę to robić koło siebie. Ale dobra, to teraz mniej więcej wiem. Nie tam! Za wysoko? Nie, po prostu wybrała nie to. Dobra, nie, jednak nie. No spokojnie. Proszę jeszcze jeden. Okej. Okay. Czyż mordę. Spokojnie, spokojnie, bo ja też tak ciężko się tym steruję, wiesz? Wiem. Później chyba będziemy mieli na odwrót, jeśli ja dobrze pamiętam. Chociaż nie jestem tego w 100% pewna. Wiesz co, mi musisz trochę na bok właśnie, żebym ja dała radę przejść. Udało się. Jej. Dobra. Tak, dobrze. I teraz tak, poczekaj dalej, bo na pewno będziesz gdzieś tu. A, tak, teraz tu jesteś. Teraz tu. No, poczekaj, na samą górę muszę wycelować. Mhm. I muszę się po samej górze dodawać. To tak dosyć gęsto bym powiedział. Nie, tam, nie w tym kierunku. Spokojnie, no. No spokojnie. Hmm? Nie wiem, czy nie za daleko. Jeszcze trochę wyżej. Oj, czekaj, zrypałem tego. Nie, dobra. Może nie tak. Dobra, ten powinnaś mieć dobrze. Nie mogę do niego... A nie, czekaj, mogę. Okej. Okay. Jeszcze wyżej proszę. Masz. Dobra. I teraz już na spokojnie dało radę. Wydaje mi się, że tutaj... nie potrzebujesz. Okay, nie, jeszcze dobra. Tutaj będę potrzebowała po ścianie. Nie. Myślałem, że ten, że tam jeszcze. Ale dobra, czyli znowu lecimy samą górę. Tak. Kupienie. Dobrze. Tak. Nie, tutaj to jest prosty schemat. Tu żebyś tu się nigdy nie popełniła, to będzie git. Bo już powinien... O właśnie. Nie tak! No spokojnie, wysyłam ci awaryjnie. O, dobra. Na szczęście dało radę. No Jezus. Dobra, i masz. Mamy ostatni dzwon. Tak. Łatwiutko. No i pięknie. Hedwigi! Jak,
Ja no właśnie chciałem powiedzieć, jak z Hogwartu normalnie. O! I otworzyło nam się chyba nasze przejście dalej. Czyż będziemy wchodzić jeszcze wewnętrznie kuli? Kurna, no to to. Możliwe. Tak, można się ich złapać. Można się ich złapać, no. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Uciek mi. To za sranic jeden. Dobra, mam. Ciekawe, patrz, tutaj jest Snowball Arena. Okej. Czyli co, myślisz, że kolejna minigierka? No, przypuszczam. Dobra. Czekaj, wejdę do środka, sprawdzę. No ja właśnie spadłem do ciebie. Znaczy za ciebie w sumie. Ta, jak nic, już widzę. Śnieżkowa wojna. O Jezus Maria, tu ja przegram. Bo się okazałeś lepszym śnieżnym wojownikiem niż dobra, ja. Dobra, dobra, zobaczymy, wiesz. Dobra, no, tutaj już sobie stoję. Celowanie, rzut. Dobra. Tak jak żeśmy się wygłupiali. Tak. Dobra, publiczność mamy. O! Opuśćcie już. No dawaj, chodź! Ej, no nie bój się. O, szlak. Czekaj. Kurde, kamienica mi się skończyła. Mi też. Nie. Jednak chociaż, chociaż od dawna pierwsze zwycięstwo. Chcesz rewanżyk? Nie, ja nie potrzebuję. Ale nie. Dobrze się bawiłam. Fajne to tak, było. Fajna to była fajna bitwa śnieżna, podobała mi się. Dobra, i to chyba, moi kochani widzowie, tym miłym akcentem zakończymy ten odcinek. Tak. Mamy prawie 40 minut nagrania, więc po prostu w następnym odcinku udamy się w dalszą naszą podróż, bo już odblokowaliśmy sobie przejścia. Tak, ewentualnie może jeszcze zwiedzimy to miasto i zobaczymy, może są tutaj jeszcze inne minigry. Dokładnie, więc... Kochani, mam nadzieję, że nasz odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to standardowo zostawiajcie łapeczki w górę, komentarze. No i dziękujemy, że byliście i oglądaliście. Dziękujemy, że byliście oraz zapraszamy na następne odcinki oczywiście. Dokładnie, trzymajcie się ciepło. Cześć! Pa, pa.